witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ulubionej gry, czyli Scrap Mechanic! W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, bawiliśmy się w Hide and Seeka i napisaliście nam, że na tej mapie ominęliśmy strasznie dużo kryjówek oraz że tryb się bardzo wam spodobał. Dlatego specjalnie na wasze życzenie postanowiliśmy nagrać kolejny odcinek z tej mapy. Tak było. No, troszeczkę też pochodziliśmy po tej mapie. Generalnie zasady są takie, że nie korzystamy z tego druciaka. Co nie? No i chowamy się i szukamy. Kto pierwszy się chowa? Ej, proszę bardzo, leć pierwszy. Dobra, troszeczkę pochodziliśmy po mapie. Nie, ty byłeś pierwszy ostatnio. Dobrze, to chowaj się. Chowaj się, ja poczekam. Dobra, plaga się pochowa. Ja tu pójdę sobie za mureczek. Ja mam taką kryjówę, że oglądają w poprzedniej tej rundzie odcinku, ale nie mogłem znaleźć wejścia. A teraz już wiem, gdzie jest. Uuu, no jest to grube. Porąbane. Bo to jest dużo takich kryjówek, gdzie są tajne przejścia, co nie? I my tam się ostatnio chowaliśmy tak spokojnie, a jest dużo takich ukrytych tajnych przejść. Jest taki hardcore, hardcore. Nie, jest taki hardcore na hardkorze po prostu, taki jest hardcore. No, o, zrobiłem nawet miejsce, poczekalnie zrobiłem nam tutaj. Dobra, już? Już lecę? Tak. To będziesz musiał jakieś podpowiedzi dawać, który teren przynajmniej, który rejon. Dobra, może mnie zauważysz, bo mi trochę się głowa rusza, więc może ci się to rzuci w oczy. Dobra, patrzę. Czyli gdzieś wszedłeś, tak? Ale bardziej wyżej, czy bardziej niżej? Dam ci jeszcze trochę czasu, później ci dam podpowiedź. Dobra, tak, na początku się tak rozejrzyjmy. Czy nie schował się w czymś takim zwyczajnym? Ale już widzę, że chyba nie. No, powiem ci, że to nie jest bardzo skomplikowane. Nie jest. Powiedziałbym, że jest w miarę proste, nie? Raczej nie celuj w jakieś super turbo skomplikowane rzeczy. Mówisz, że mega, mega proste? No dobra. Mega i proste. Pierwsza podpowiedź, widzę całe podwórko. Całe podwórko widzisz, a widzisz mnie? Widzę, jak zeskaczesz, tak. Tu jestem, widzisz mnie? Tak, dwa razy skoczyłeś, trzy razy. A tu widzisz mnie teraz? A teraz mnie widzisz? Widzę, jak siedzisz za krzaczkiem. No nie wiesz, że widzi mnie wszędzie. No to nieźle. Prawie wszędzie. To ty tam robisz przy tej ławce? No właśnie sobie tutaj kminie. Chyba nie myślisz, że za ławką się schowałem. No właśnie, wiesz co, nie wiem, gdzie się schowałeś, co nie? Nie mam jego pojęcia, ale co, za ławką się schowałeś? Dobra, a gdzieś tu w parku jesteś, tak? Gdzieś tu w parku jesteś? Dobrze, witam w parku, jesteś bardzo niedaleko, ale nie aż tak blisko, jakbyś chciał być. Dobra, czyli gdzieś on się schował, może w fontannie jest przejście tajne jakieś? Co? Może jest jakieś tajne przejście w fontannie? Ej, no nie mam pojęcia, dawaj jakąś podpowiedź, bo ja już tutaj chodzę jak głupi. Nie wierzę, widzę go! Jak się skitrał, jak to się w ogóle otwiera? Siema, gościu, tu jest guzik taki schowany, nie? Wow! Musisz wejść na ławkę i przez dziurę tam guzik kliknąć, nie? Wow, ale dobra kryjówa, dobra plaks, teraz ja się chowam, ziomuś. No. Już. Mam nadzieję, że tu nie będzie hardcore kryjówa jakaś. Nie no, spokojnie, nie będzie hardcore kryjówka, będzie kryjówka luz. Dobra, ja już uciekłem. Dobra, chowam się. Mówię ci, że to będzie luźna kryjówka, taka w sam raz, na początek, zresztą znasz mnie. Tak, plaks. No, ja bym się w życiu nie schował nigdzie diametralnie mocno. To tak nie już będzie jestem. Ciężka kryjówka parkurowa na pewno. Na pewno. Na pewno. Dobra, ja już jestem schowany, plaks. Już? Tak, już. Dobra. Ale się skitrałem. O kurde. Idę cię poszukam. Dobra, szukaj, szukaj, Bladeusza, szukaj. Szukam. No. Podpowiem ci, że jakbyś wszedł do tego pierwszego supermarketu, nie, tego mniejszego, to bym cię zobaczył. Co? No, mówię ci, wejdź do tego mniejszego. O, widzę cię, jak tam biegasz sobie, no, widzę cię. Wchodź, otwierasz, wchodzisz do środka. No i teraz cię widzę, co nie? Tu jest tajne przejście, ale ono nie działa. No to, ale ja nie muszę być w tym tajnym przejściu, po prostu ja cię tu widzę. No, normalnie chodzisz tam, tu coś uderzysz. Widzisz, jak se chodzę? Tak, widzę cię, tutaj chodzisz. A tu mnie widzisz? Tak, tu cię jeszcze widzę. O, i jak podchodzisz do świetlika, też cię jeszcze, znaczy, o, jak podchodzisz do świetlika, też cię widzę. I teraz do drugiego marketu podchodzisz, no, widzę cię jak na drożdżach, tak? Tak się mówi? Tak, na drożdżach, no. No, tak się widzę, no, no. Co?
Jak ja widzę, jak ty jakieś dziury otworzyłeś tam. Nic nie wiesz, o co chodzi. Nic nie widziałeś, Frank. Jak ja tam wejdę w ogóle? Nic nie widziałeś, Frank. Co za dziury w ścianie w ogóle się otworzyły. Nic nie widziałeś. To takie dziury podglądowe, żebym cię widział. Nic nie widziałeś. No, nic a nic. Się otwiera. Chyba muszę na dach wejść. No, ale jak... Jakie dziury takie bezczelne. Jak ja miałem tego nie zauważyć? To były dziury podglądowe, no. Skąd mogłem wiedzieć, że akurat będziesz patrzeć w tą stronę? Akurat spojrzałem już i też hałasuje to troszeczkę, tak odrobinę hałasuje. Jak ja mam tam wejść? Nie jest takie łatwe wcale. No, nie jest łatwe. Ajajajajaj. Już wiem, gdzie jesteś, tylko nie wiem, jak się tam dostać. Dobra, to chodź tutaj do mnie. Dobra, podpowiem ci, uwaga, podpowiem ci. Żeby dostać się na górę, to nie przez dom, nie przez dom. Przez park. No to ja widziałem, jak tu klikasz coś, że się tak do góry podnosiło. Mhm, no to właśnie. To, dobra. Przez gdzie park. Gdzie jak szukałeś? Oje. No ty, jest, tu przez są park. Drzwi jakieś. Gdzie tu jest... Coś kliknąłem. No. To jest ten twój przycisk. Gdzie ty jesteś? A gdzie ty jesteś? Tam jest jeszcze, tam jeszcze jest drugi przycisk, tam jeszcze jest drugi przycisk. Widziałem, bo już szedłeś na dół. O nie. A, super ucieczka w bladoszowym stylu. O nie, jaki zwiał. Gdzie teraz jestem? No teraz to nie wiadomo już, gdzie jestem, co nie. O, ty dwie kryjówki na jednej rundzie? No ja nie, to było taktyczne zwianko. Taktyczne zwianko, wiadomo. Taktyczne zwianko to było. Bloody, bloody. Gdzie jestem? Znalazłeś mnie. Ej, ale zobacz, jak zrobiłem, bo ja oprócz tego, że poszedłem tam, to patrz, uciekłem jedną kryjówką, tą, tędy otworzyło się, a potem poszedłem tutaj do kwiatka i patrz. I tutaj drugą kryjówką w dół, co nie? I patrz, siu. Ten, co na wymyślał. No, widziałeś? Już jestem tu na pierwszym piętrze. Dobra, panie Flax, to była moja legendarna kryjówka. Dobra, gaming jest grany, spokojnie możesz tu przyjść. Tak, już mogę? Dobra. Tak. To już idę cię szukać w takim razie, panie Plax, no. To idę cię już szukać, panie Plax. Coś czuję, że to będzie raz, dwa znalezionko. Tak będzie. Dobra, zobaczmy. Kurde, jakieś małe ścinki mam dziwne, podejrzane. O, idealnie teraz jestem. Dobra, zobaczmy, gdzie mógł ukryć się... Pan Plax. Da 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 da. Do, ty miałeś ścinki, jak ja stawiałem krzesło i je zabierałem. Dlatego. Tak. A, bo się przemieszczałeś na dach, gałganie. Nie, bo mnie zablokowały drzwi i nie mogłem wyjść. Musiałem postawić obok krzesło, żeby na nie usiąść i zejść. Bo inaczej bym się nie mógł ruszyć i byś mnie znalazł od razu. No dobrze, panie Plax, tym razem ci wybaczę. Co nie? Dobra, ja... Takiego unstacka sobie zrobiłem. Jakaś podpowiedź malutka leci, czy jeszcze za wcześnie takie rzeczy? Nie, szukaj, szukaj, znajdziesz, kto wie. Ale jakiś budynek, czy raczej na zewnątrz? Raczej jakiś budynek. Ta. I to jest kryjówka z tych profesjonalnych, no nie? To wiesz, nie będzie łatwo, od razu ci powiem. Mówisz, nie będzie łatwo, ale raczej budynek, tak? No, 100% budynek, ta. Znowu se leżę i czekam. Dobra, idę zobaczyć, co nie? Idę, muszę sprawdzić jedno miejsce. Tak, profilaktycznie. Profilaktycznie tutaj nie ma nikogo. Nawet cię jeszcze nie słyszę, nie? Musisz być bardzo daleko. Kurczę, czyli jest jakiś budynek. Czy jesteś w aptece? O. W aptece może jesteś? Nie, chyba nie. Nie, chyba nie w aptece. Widzę, dobra, czyli musisz być... podpowiedzi. Czyli jesteś w kawiarni. Co? W kawiarni musisz być w takim razie. Tak. O, słyszę, jak coś klikasz. No, jestem tutaj jakby już blisko, tylko... No. Dobra, teraz wystarczy tylko użyć co kolego wzroku Bladeusza i... Cholera, utknął... A co to jest? Łoj, ty się tłuczesz. No tłuczę się, bo szukam przejścia tajnego.
co nie? Szukam przycisku, którego nie widać na pierwszy rzut oka. No powiem ci, że nie jesteś jeszcze w dobrym budynku na pewno. Czyli jednak to największy budynek. Dobra. No, dobra. O, gdzie może być plaga? O, widziałem. Gdzie może być plaga? Gdzie może być plaga? Bladziks. Plaga. 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 Siema. No, siema, plaga. Siema. Wiesz, jaki był taki problem troszeczkę? No. Dlatego, że twój nick się pojawia nad głową i tutaj była taka szczelina i twój nick było widać, jak się wchodziło. Ale bardziej. To niezła kryjówka. Taka od serca. O kurde, a co ty tu znalazłeś? Jaka półeczka tu znalazłeś jedzenie. Buty tam są w produkcji. No widzę właśnie, buta ktoś se włożył. Dobra, Plax, idź teraz szybko, chować się. Znaczy dobra. Nie chować się, tylko chować się, żebym ja się mógł schować. Tak, idę się schować, żebyś się chował. To czas ja leci. Już szybko idę zobaczyć, co jest w trawie piszczy, jak to się mówi, co nie? Tak się mówi właśnie. Tak się mówi. O kurwa, co ja znalazłem? Do. Ja cię kręcę, ale znalazłem miejsce. Mówisz, że nie znajdę cię na bank? Nie wiem nawet, co ja teraz zrobiłem. Kurde, jakieś lagi w ogóle mam. No, ziomuś. Nie no, to ty już możesz szukać generalnie, co nie? To ty gadasz? Mhm. Już? Tak, no już, no takie miejsce znalazłem, że coś w głowie nie mieści. Iwe. Nie no, ty to się chyba prędzej, nie wiem, ty tu do życiu mnie nie znajdziesz w tym miejscu. To jest chyba najlegendarniejsza rzecz. Powiedziałeś, że gdzieś zobaczyć, co w trawie piszczy, tak? Tak. W parku. No, tak. W zasadzie tak jakby w parku jestem. Znaczy byłem kiedyś w parku, teraz już mnie tam nie ma. Sprawdzam, szukam. Ja cię kręcę, no nie wierzę. No nie wierzę, co ja tu znalazłem. Co? Ja cię kręcę. Ja słyszę, jak coś klikasz. Co ja tu znalazłem najlepszego? Nie, no to jest legendarny Plax, no po prostu najwyższy poziom legendarności. Co nie? O. O nie, Plax, czy ty coś naciskałeś? Blady, gdzie jesteś? Musisz nacisnąć wszystkie przyciski, tak ci podpowiem. No, musisz wszystkie nacisnąć, jeszcze jeden ci został. Jeszcze jeden przycisk ci został, no. Nie wiem, gdzie on jest. Mówię ci. Bla? Ty zamykasz od razu? No ja cię nie znajdę w Ej, wiesz co, w ogóle śmieszne. Ej, wiesz jakie to było śmieszne, bo tutaj no. Były te bramy takie. No były. No i chodzi o to w niej, że żeby je otworzyć, to muszą wszystkie się palić, światełka. Da. I ja tego nie nacisnąłem i ty musiałeś nacisnąć i ty nacisnąłeś wszystkie, to się otworzyło, ja uciekłem. No. Ale dobra kryjóweczka, co nie? No kozak, jakbyś mi nie mówił, że jesteś w trawie, tym tu nie szukał. A ja rozejrzałem się chwilę i znalazłem tego. No, ale przyciska. Jakie dobre, jakiś labirynt pod ziemią. Ja myślę, że tą epicką kryjówką możemy zakończyć przygodę na tej mapie. Tak, tak mi się wydaje, że tą epicką kryjówką możemy zakończyć przygodę na tej epickiej mapie. To właśnie był Hide and Seek with Scrap Mechanic. Tak, trzymajcie się, hejeczka. Elo, elo!